Witam, tu Alistejo w grze Mortimer Beckett i Zaginiony Król. Gra w tutorialu objaśnia nam zasady panujące w jej świecie, ale my przejdziemy od razu do nowej gry. Oh my head. Where am I? And who are you? I am Gronk, at your service. And you are in the great kingdom of Zantia. Zantia? Did I not get home? You are not far from home, that is certain. But how did I get here? I don't understand. You'll find out everything. Just be patient and listen. Zantia was once a wonderful kingdom. Our good king ruled the land with righteousness. And then, exactly 30 years ago, our king went missing. That day, the prime secretary entered the king's quarters, but the king was not there. All that was left was his crown. The secretary hid the crown because that crown carried 8 magical jewels, which bring great power to the one who wears it. He couldn't let the crown fall into the hands of someone not worthy of it. And that someone appeared soon after. Cedric Cyber, one of the king's counselors, usurped the throne. Many people fled the kingdom, and yet many of those who were loyal to the old king remained there. I am one of them. But how can I help? You can do a lot. You will see you know many things that are great secrets to us. Now, go to the city of Dern and begin your quest there. And don't fret. There are many of us willing to help you. Witamy w Zanti, panie Beckett. Jestem Barwick Belden, główny doradca króla jeszcze zanim zginął. Jestem pewien, że Gronk powiedział panu wszystko o naszej sytuacji. Proszę, oto korona. Potrzebujemy pana do odnalezienia wszystkich magicznych klejnotów, które są rozrzucone po całym królestwie. Trzeba naprawić koronę. Mamy też nadzieję, że pomoże nam pan odnaleźć zaginionego króla. Powodzenia. Tak, i tu pokrótce gra objaśnia nam swój interfejs. Z ważniejszych rzeczy, zawsze gdy widzimy takie pracujące trybiki, to znaczy, że musimy coś tutaj zrobić. Oczywiście, żeby coś zrobić, musimy to wpierw znaleźć, więc zaczniemy szukać. O, właśnie znalazłem łom, który mi się bardzo przyda, aczkolwiek nie do rozprucia skrzynki pocztowej. O, tutaj dosyć istotne. Aha, właśnie, to jest ważne. Tu widzimy rzeczy, które musimy znaleźć. Ja znalazłem łom, a teraz znajdę te tutaj dwa miecze. Tak. I tu na tej planszy nic więcej na tą chwilę nie widzę. Tak, przemieszczamy się za pomocą mapy i tutaj są lokacje, które możemy odwiedzać. My w tej chwili jesteśmy w tym miejscu, ale teraz udajmy się może nad rzekę. Tak. Jeśli chcesz przeprawić się przez rzekę, bądź ostrożny. Prądy rzeczne są bardzo zdradliwe. Jeden człowiek może ci pomóc, ale powiadają, że jest w więzieniu. Będziemy musieli odwiedzić więzienie. Widzę wejście do miasta krasnoludów. To chyba tam udam się później. Ale najpierw muszę znaleźć kawałki pierwszego klejnotu i wymyślić, jak przeprawić się przez rzekę. Nie wiem, jak poradzić sobie z prądami rzecznymi. Muszę znaleźć kogoś, kto mi z tym pomoże. Tak, rozejrzyjmy się. Tutaj jest ptak, który wymaga nakarmienia. O, tu znalazłem metalową kulę. Chyba nic więcej tu już nie widzę. No dobrze, idziemy dalej szukać. O, zajrzyjmy do więzienia. Jest strażnik.
Spróbujmy podejść. Stój! Moje rozkazy są jasne. Tylko mnisi mogą wchodzić do więzienia. Sądząc po stroju, nie jesteś mnichem. A więc spadaj stąd. Może powinienem się przebrać za mnicha, ale gdzie znajdę habit? Oczywiście w kościele. Tak, czy ja tutaj coś widzę? Z tych rzeczy, które mam zamiar tutaj odnaleźć. Nie. Przynajmniej nie w tej chwili. No cóż, udajmy się do kościoła. Tak, tu widzicie, jest pojemnik z mleczkiem. Tak, tu mamy coś ważnego, ale w tej chwili nie możemy tu nic zrobić. Ale to jest tylko kwestia czasu. Tak, tu bym się chciał włamać. I spróbujmy za pomocą łomu. Mógłbym pewnie otworzyć szafę łomem, ale hałas zwabiłby strażników Cedrica i wylądowałbym w więzieniu. Może uda mi się to zrobić podczas bicia dzwonów. W ten sposób nikt mnie nie usłyszy. Pomyślimy o tym. Tu jeszcze jest coś ważnego. Tak, musimy złożyć witraż. To jest jedna z wielu minigierek w tej grze. O, tu. Tu. O, jeszcze. Potrzebuję jeszcze kawałka szkła. Gdzie mogę go znaleźć? Albo wytworzyć. Tak, tu nic więcej nie widzę z tych rzeczy, które tu się znajdują. Więc udamy się najpewniej dalej. Ale jeszcze popatrzę tu. Nie, nie widzę nic wartościowego. Okej. Okay. Moim obowiązkiem jest bicie w dzwony, ale za każdym razem ich głośność sprawia, że boli mnie głowa. Czy możesz mi pomóc? To się przyda. Tak, co by tu jeszcze wybrać? Aha, kwiaty. Przypominam tutaj, żeby tu wrócić. Tu chyba nic na razie nie ma. Idziemy dalej. Nie byłem jeszcze w tawernie. O, już znalazłem. To są zatyczki, które damy mnichowi. Monetki. Tu jest zakorkowana butelka, a tu widzę korkociąg, więc od razu skorzystajmy. No i odnalazłem fragment pierwszego z klejnotów. Tak, tu będziemy je zbierać. Tu jest brakująca, czy miejsce na brakującą płytkę. To się przyda. Kluczyk się przyda na pewno. No i zagadajmy do pani. Witaj, wędrowcze. Za kilka monet mogę ci zaoferować wygodny pokój na piętrze. Dziękuję. Pokój został już przygotowany na pański pobyt. Jest całkowicie do pańskiej dyspozycji. Ale czy ja tu jeszcze coś widzę? Raczej nie. Dobrze, tu widzę kapelusz, lustro, szafka, kotek, miejsce.
case, ramka na obrazek. O, i to znalazłem dosyć istotne. Takie szczypce. Dobrze, no to zaczniemy tak. Tu się przyda kapelusz, dzięki czemu mamy kolejny fragment. Klejnotu. Tak, tu miałem gdzieś o kluczyk. Mamy butelkę. Tu jest kot, to mleczko dla niego. I kolejny fragment. Klejnotu. Tak, jeszcze się rozejrzyjmy. Ale chyba nic nie widzę. No nic, musimy iść do kolejnej lokacji. Tym razem udamy się do... na rynek. O. I tu... tak, po pierwsze mamy tarczę, po drugie mamy ogień. Tak, najpierw tarcza. Tak. Tu zauważyłem brakującą płytkę. I co jeszcze? Dobrze, no to w takim razie spróbujemy uzyskać tą płytkę szklaną poprzez roztopienie butelki. W formie roztopiłem szkło butelki. Nadal jest zbyt gorące, jeśli nie chcę się oparzyć. Muszę użyć narzędzia, żeby to podnieść. Mamy takie narzędzie. Okej, kawałek szkła już pozyskałem. To tu już chyba... czy ja tu jeszcze mogę coś znaleźć? Chyba jednak nie. Ale jeszcze pomyślmy. Obrazek szukam. Karmę dla ptaka. Konewka. No nie wiem, no na razie... się cofnijmy. O, jest konewka, dobra. Tak, potrzebuję jeszcze list. Ale ja go tutaj nie widzę. Tak. Udajmy się do kościoła. Okej. Mam już bowiem brakujący kawałek szkiełka. I w ten sposób pojawiło się promień światła, który nam pokazał... no właśnie. To będzie istotne, gdy będziemy uwalniać więźnia. Okej, i tu jest kluczyk, który nam to między innymi umożliwi. Tak. Tu jest dużo tych papierów, może być ten list, który tak potrzebuję. A zobaczmy tu... zatyczki dla niego. Ach, co za szczęście, stokrotne dzięki. Pójdę od razu je wypróbować. Świetnie. Aha, ja mam konewkę. Tak, kolejny odłamek. Nic tu cennego nie widzę. Ale coś jeszcze jest w kościele do zrobienia, bo... a, już wiem gdzie. Tutaj. No i mam... szatę mnicha. Nie ma tu nic do roboty, lepiej przeszukam resztę okolicy. No właśnie. Także już na terenie kościelnym nie mam czego szukać, ponieważ wszystko, co potrzebowałem, posiadam. Pomyślmy tutaj, co bym mógł zrobić. Aha, ja muszę już najpierw się przebrać. Dobra, to tu. Aha, możemy użyć tego. Okej.
jeszcze się rozglądam, bo kilku rzeczy mi tu brakuje. Przecież taki obrazek to jest raczej charakterystyczna rzecz, powinienem to bez problemu znaleźć. I tak samo... O, jest, to już znalazłem, dobra. Idziemy do pokoju. Tak. Habit. Tu. Jestem już przebrany. No. Ramka do obrazu. Gdzie on może być? Sprytne. Okej. Okay. Tak to bym mógł szukać godzinami. Okej. Okay. No to teraz do więzienia. O, tutaj już też mam zakończone. Ale na rynku coś jeszcze. A, już wiem, bo ja ten list muszę znaleźć. Dobra, teraz podejdźmy tu. Tak. Hej, wygląda na to, że mój klucz pasuje do tego zamka. Okej. Okay. Tu mamy podaną tą konfigurację, którą zaraz użyjemy. Czwórka czerwona. Tam była jedenastka niebieski. Trzynastka różowy. Tak. Szóstka pomarańczowy. I piątka zielona. Zadziałało. Idź stąd. Nie potrzebuję mnicha. Chwileczkę. Nie jesteś mnichem. Musisz być panem. Beckett. A więc to prawda. Ogromnie dziękuję. Będę czekał na pana przy rzece. Jeśli będzie pan chciał się przeprawić, wystarczy wskoczyć do mojej łodzi, a ja przewiozę pana na drugi brzeg. Tak, i tu musimy jeszcze zawiesić kulę. Kolejny. A czy to nie jest... O, to jest ten list. No tak, to sobie mogę go szukać, skoro on był tutaj zamknięty. Dobra, tu jeszcze dajemy kratkę. Tak. Nie ma tu już nic do roboty, czyli że... Ukończone więzienie. Teraz proponuję się przejść na rynek, bo mam list do nadania. Zyskuję kolejny odłamek. I tu też już nie ma nic do zrobienia, więc dajmy się nad rzekę. Tu mamy karmę dla ptaka. Ten klejnot jest już cały. Niech go tylko umieszczą w koronie. Świetnie, złożyłem pierwszy klejnot z korony. Muszę teraz wydostać się stąd i poszukać reszty. Tak. Ale o tym, co się stanie po drugiej stronie rzeki, dowiecie się z kolejnego odcinka. Trzymajcie się.